Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Jak zapowiedziałem, o 10 punktów podniosłem każdą statystykę, jaką mogłem. Mam więcej zaklęć, dokładniej mówiąc, wyrzuciłem sobie magiczną broń i wrzuciłem sobie tę drugą najmniejszą strzałę. I jako, że miałem kolejny slot dostępny, wrzuciłem kolejną i dlatego mam teraz 5 wielkich strzał duszy, 8 wielkich ciężkich, 24 ciężkie i aż 60 zwykłych strzał duszy. Dobra, gdzie tu był? To było gdzieś tutaj? Nie, tu był ziomek. Z całego tego setu rycerza brakuje mi tylko i wyłącznie tej ich tarczy. No dawaj. Okej, przegiąłem. Czy przegiąłem? Za wcześnie. Cyk! Nice! Pięknie. Jedna riposta one-shotuje teraz. A to dlatego, że mój prosty miecz, tak jak cały ten set, jest ulepszony na maksymalny możliwy poziom. A to... Powiem tak, jak już wielce jestem przez grę uznawany za cheatera, choć sam nie uznaję się za cheatera, bo sobie tylko ułatwiam po prostu farmienie. Ale jak już gra mnie za cheatera uznaje, no to poszalałem trochę, wyfarmiłem sobie więcej migoczącego tytanitu i ulepszyłem sobie maksymalnie jak tylko mogłem zarówno ten set, jak i ten miecz. Brakuje mi jeszcze tylko tarczy. Chociaż set nie wiem, czy nie ulepszałem zwykłym tytanitem, ale to nie jestem pewien. Tutaj był skrót, no ale nieważne. To jest otwarte. Tak, to jest otwarte i niesprawdzone przeze mnie, co ważniejsze. Siema. Okej, to nie wyszło. No, dawaj jeszcze raz. No nie! Mówię do tyłu, a ten mi się... Kurde, gdzieś po kancie jeszcze za tą barierkę. O, świetnie. Kolejny ten... demoniczny posąg. Dobra, soler ciągle na miejscu. To było... nie tędy. To było do przodu i w lewo. Czy nie, w prawo chyba. Gin! Tak, to było tutaj. O, pięknie! Dwa strzały zwykłe nawet zabijają tych przeciwników. A, w tym przypadku akurat 3. No ale nie powiem, jest to drobna satysfakcja, tak wywalić gościu w riposte prosto w pysk. Którego praktycznie one-shotuje. Dobra, i to było... To haj, siema! Nie, to nie było tutaj. To było dokładnie piętro wyżej. Okej, trochę bije. Ja jemu. No, seriously? Że się ustawił normalnie. Pewnie grzmotnij ze mnie przez ścianę, dlaczego by nie? Co z tego, że ma to absolutnie zero sensu? No jasne, jeszcze weź se talizman do ręki, zamiast zwykłej broni. Okej, nie do końca wiem, co musiał teraz zrobić, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. Kilka ataków. Będzie zyskajmy staminę, ale staminę mi praktycznie zdjął jednym swoim atakiem. Czy ją obrywałem, przepraszam bardzo. No, stychaj. Uuu, tytanitowy łapacz, jak miło.
Wygląda jak jakiś ołtarz, jeśli mam być szczery. Tam piętro wyżej jest ten ziomek. Okej, tu jest dalsza ścieżka. Ale ja chcę odzyskać swoje dusze. Tak więc, panie kolego, lepiej, żebyś je pan... No tak, to nie tędy. Czyli jednak muszę zejść dołem. Dobra, biegusiem, biegusiem. Czyli czekaj, muszę zejść tędy, potem wejść na górę. W sumie nie muszę walczyć z tym typem, po prostu zabieram duszę i się wracam od razu. Tutaj w górę. I tu są moje dusze. Hej! Czemu? Nie powinien znowu tego głupiego błędu. Teraz się wyleczyć. O, teraz nagle weszła riposta. Kurde, cały czas liczę, że mi któryś wydropi tą swoją tarczę. O, proszę, tutaj jakaś rzecz. A, tego dusza bohatera. Mówię tylko, bo do levelowania mi się to po prostu nie przyda, ale kto wie, może mi się to przyda, jak będę potrzebował sobie na już coś kupić. Wtedy może się to okazać nieodzowne. Nie tędy, tylko tędy. Jestem ciekaw, czy ta tarcza, którą oni mają, ci rycerze, czy byłaby lepsza od mojej... tej trójkotnej z Kaduceusem. Dobra, wyleczmy się. Teraz tutaj, do magii wróćmy. Za winklem. Tutaj pusto, tutaj też czysto. Ściana. Zwykła. Tam ziomek. Mogę iść na górę, mogę iść na dół, mamy kloca, świetnie. O, to będzie skrót. To będzie skrót z tego pierwszego ogniska. Mi się akurat podoba. Okej, czy tu się coś kryje? Okej, czy to będzie już walka z Ornsteinem i Smaugiem? Czy to jeszcze jest coś innego? Czy to na razie jest zwykłe przejście? Tutaj jeszcze jest jakieś przejście. Okej, to mój cień. Mamy kowala! Pięknie! Witam, olbrzymi kowal. Dobra, te na dwa strzały zdychają. I kolejny skrót! Jak super! W ogóle nie wiem, czy teraz moja ta zbroja nie daje mi jakiejś dobrej negacji na obrażenia od piorunów. Nie! Załóż mi to. Ile to daje? 21,7. 52,7. 24,8. I 29,5. No, mam ponad 100%. Tutaj mamy drugi. No już nie dostaję w ogóle obrażeń od nich. Jak blokuję. Bo wcześniej tarcza to było... O dobra, ale oczywiście jak zablokuję. O. Ej, a nie, ten mnie nie zadał obrażenia, to... Debil! Grudka tytani, tu ładnie. Dobra, zaliczyło wreszcie jego śmierć. Okej, zanim pogadamy sobie z kowalem... Otworzę sobie przejście. Ha! A! Nie ma tak! Łatwo, fajansza...
fajansiarzu. Dobra, z nim nie muszę walczyć, więc tego robić nie będę. Pogadajmy sobie z Kowalem w takim razie. Tis no good, but forge very good. I am any time. Talk did no every. Okej, nie jest zbyt gadatliwy. Zobacz, modyfikacje wyposażenia. Okej, on ma chyba zaklęcie pod błyskawice. A to jest co? Cenowy katalizator wygnania. Mrocznego Księżyca? Albo na katalizator Manusa? Dusza Manusa? Dusza Gwendolina? Proszę, proszę. Manus to wiem, że jest jakiś boss. Gwendolin zresztą chyba też. Kurde. Czyli to jest kowal, który może... który domyślnie zaklina broń... w tą zaklina broń w boską broń bez żadnego żaru, ale to jest też kowal, który potrafi ulepszyć jakąś broń za duszę bossów. To mi się podoba. Tak więc dobrze, no wzmocnienie broni i tak dalej, to wiadomo. Co masz na sprzedaż? Duże odłamki tytanitu, migoczący tytanit, pięknie. On to ma? W nieskończonej? Tak, w nieskończonej liczbie. Bardzo ładnie. Świetnie, no to już mam kupca. O proszę, halabarda, giganta i tarcza, ale toż to już zdążyłem wydropić. Księżycowa strzała. Strzała członków przymierza Gwendolina Mroczne Słońce, najmłodszego syna Gwyna. Księżycowe strzały lśnią srebrzyście i zadają obrażenia od magii. Strzała zabójcy smoków, czyli strzała, której dwie sztuki zdobyłem w poprzednim odcinku. Ta wielka, przypominająca włócznie strzała służy do polowań na smoki. Korzystał z nich Gał w Sokole Oko i jego drużyna łowców, nierzadko strzelając do ludzkich przeciwników. Aby móc je wykorzystać, należy posiadać wielki łuk zabójcy smoków. Zwykła i duża strzała, pierzasta strzała, tego nie mieliśmy. Czerwone pierzaste strzały łowców, władcy. Duży zasięg umożliwia trzymanie wrogów na dystans. Bełt błyskawic. Specjalnie zaklęte magią błyskawic bełty stworzone przez olbrzymiego kowala z Anor-Londo. Kolos nie widział co prawda kuszy na oczy, ale nadal pamięta o jaką amunicję prosili go wojownicy dawnych dziejów. To jest zwykły bełt, ciężki bełt. Snajperski bełt, to już wam chyba pokazywałem. Okej. Jeszcze co tam nasz w zbrojach? O, cały set tego giganta. Czy byłoby mnie stać? Nawet, że tak. Chociaż w sumie trzeba to chcę kupować... Nie, bo przy dobrych wiatrach mogę to wydropić. To nie, to sprawdźmy tylko opis. Zobaczmy, to jest wszystko... Tak, wszystko jest to samo. Czyli znowu, zbroja jako całość. Zbroja olbrzymich strażników Anor-Londo, wykonana ze starożytnego mosiądzu, chroni także przed atakami niefizycznymi. Jednak przez swą wielkość jest wyjątkowo ciężka dla ludzi i utrudnia odzyskiwanie energii. Okej, okay, no kurde, jakbym mógł, ten sobie nakupił trochę teraz strzał. Czyli jak nie będę ciągle mylił tych guzików. Strzały zabójcy z tego raczej nie, a nie, trzy sztuki jednak mam, okej. Okay. Te księżycowe strzały bym z chęcią sobie wziął. Ile mogę? No. Dużo. Ale weźmy tak do 60. I pierzaste strzały za resztę. No i pięknie. Jestem na razie na zero. Wrócę, nawet szybciej niż sądzisz. Teraz mogę za to wykorzystać wszystkie te dusze. A właśnie, jeszcze opis. Legendarnego, bo... O tak, okej, czy to jest jedyna różnica? No dobra, jedziemy po kolei. Dusza dumnego rycerza. Dusza dzielnego wojownika. Duża dusza dzielnego wojownika. I dusza bohatera.
10 tysięcy za jedną. Okej, bardzo ładnie. Tak więc poproszę teraz o więcej tych księżycowych strzał. 108 i jestem na zerze znowu. Świetnie. Oj, przyjdę. Dobra, na pewno to otworzyłem. Tak, bo już kurde moja mini sklero zadaje o sobie znać, ale otwarte. Tak więc pięknie. Skrót odblokowany to jest najważniejsze, że kiedy zdobędę możliwość teleportacji między ogniskami i mam nadzieję, że do tamtego ogniska przy strażnicy będę mógł się teleportować, to dzięki temu będę mógł o wiele, wiele, wiele szybciej dostać się do tamtego kowala. Wyciągaj broń, walcz. Rycerzyku. Strzała zabójcy smoków. Spoko. Czy coś jest w tej wazie? O co? Czemu mam takie role? Jak sprawdzałem wcześniej, to były normalne. Dobra, to czekaj, musiałem już czegoś zrezygnować. Dobra, widzę, że tu... A właśnie, jeszcze tego łapacza miałem sprawdzić. Tytanitowy łapacz, oręż tytanitowego demona, potężnej, pozbawionej twarzy bestii, zrodzonej ze sztaby tytanitu! Tli się w nim magia, najprawdopodobniej pochodząca z zaklętej w sztabie mocy. Jest to broń wręcz stworzona do ataków z doskoku, pozwalających na błyskawiczne rozpłatanie przeciwnika. Jest to halabarda. Jest to klasyfikowane jako halabarda, będę mówił dokładniej. Dokładniejszym. No tak, jak mam w lewej ręce, to się albo broni, albo atakuje ciężkim. To czekaj, to stąd to wyrzucę i zamienię sobie za to. A i proszę, i ciężki atak to jest ten właśnie doskok tego demona. Którym on dość często lubi sobie czasami też spamić. Co mnie trochę irytuje, no ale... Nie, dalej mam trochę ciężej. No kurde, serio? Czyli co, cały set to za dużo? Czy te strzały bełty mi dodają? No nie, strzały bełty to akurat niewiele ważą. Dobra, jak ściągnę klatę, to już jest normalnie. Kurde, właśnie, nie odwróciłem pustki. Kurczę, zginęłem tam poza nagraniem. Czy poza, albo nawet na nagraniu, już teraz nie jestem pewien. Dobra, załóżmy to i ściągnijmy rękawice. Nie, rękawice za mało. Nogi? Też. Znaczy, musiałbym bez klaty chodzić. No nie, dobra. Ale jakie to jest dziwne, no patrzcie, 38,1 na 120. Nawet 1/4 nie mam pełnego, a już mam ciężkie role. To jest dziwne. Czujesz drżenie czarnej sfery oka, czyli tu ją mogę wykorzystać. A co za tym idzie? W tym miejscu gdzieś będę mógł walczyć z tym gościem, który zabił strażniczkę ognia. Mocniejszy widzę. Dziękuję. Dobre bloki zawsze załatwiają sprawę. Grudka tytanitu. Miło. Ktoś tu się jeszcze znajduje? Jakiś strzelec? Albo inny? Niepożądany przeze mnie osobnik? Dobra, czy to otworzy drzwi? Tak jest. To jest mi bardzo na rękę. Oczywiście tam nie wychodzę, bo ostatnie co chcę to walczyć z tymi... bałwanami.
ale myślę, że z wielką chęcią wykorzystam za chwilę sferę oka. Ale najpierw pozbawimy oczywiście życia tego giganta. Proszę. Co zostawisz? Grudkę tytanitu. Spoko. Dobrze, w takim razie czarna sfera oka. Tak, chcę spróbować ataku. Duch zemsty. W sensie my będziemy duchem zemsty. Winny rycerz Latrek, czy Lautrek. Okej, okay, ma dwóch przydupasów, widzę. Mister nie widzi? But I thought wrong. Tis a terrible pity. Like a moth flittering towards a flame. You fell. No? Don't you agree? Au. Muszę mi tych przydupasów zdjąć, no. Najpierw tego maga by się przydało. Tylko oni sami też nie będą mi w tym... No nie! Dlaczego zmieniłeś ten... Dobra, do góry, do góry. Zmienić pozycję. Odciągnąć ich od siebie. Mam tylko 10 estusów. Blokadę, czyli daleko nie odejdę. Ha! Riposta! Dobrze. W sumie pytanie, czy ja muszę zabijać tych dwóch pozostałych? Może tylko jego wystarczy zabić? Wystarczyło? Nie, ich te... Nie! Tak, wystarczyło! Cel zniszczony! Pamiątka odwetu? Winni muszą zapłacić. Wracasz z pamiątką odwetu? Super, super, ale nie chciałbym zginąć. Zginąłem? Jest! Udało się! Dobra! Dusza strażnika ognia oraz pierścień przychylności i ochrony. Okej, okay. Czyli... Zginąłem, ale zaliczyło mi powrót, zanim uznało, że mnie zabili. Tak więc, profit. Sprawdźmy teraz te przedmioty. Pamiątka odwetu. Wow, to wygląda jak ten. Dobra, jest audio, musiałem się upewnić. Wygląda jak ucho. Bo to jest ucho! Zakrwawione, pomarszczone ucho. Pamiątka po pokonaniu winnego. Rycerze, zwani mieczami Mrocznego Księżyca, każą winnych nieposłuszeństwa wobec bogów i zabierają je jako dowód zwycięstwa. Pozbawione uszu ciała winnych są ostrzeżeniem dla innych. Budzą strach i szacunek wobec bogów. To wieczna misja Mrocznego Słońca. O, przepraszam. Dobra, coś tu nowego? Jeszcze? Mamy tą duszę i teraz patrzcie. Teraz! O, jest inny opis. Dusza dziewicy popiołów, strażniczki ognia kaplicy, Firelink. Dusza strażniczki ognia przyciąga człowieczeństwo. W jej piersi, tuż pod cienką warstwą skóry, znajduje się rój człowieczeństwa, który wije się i wiruje. Czy dziewica popiołów trafiła do tego mrocznego więzienia za jakiś występek? Czy też z własnej woli? Ano, i teraz to jest najlepsze, a zarazem najgorsze. Mam teraz dwie opcje. Albo użyję tej duszy, aby wzmocnić butelkę Estusa, albo oddam ją tamtej strażniczce, dzięki czemu ponownie rozpalę ognisko w kapliczce. Jeśli mam być szczerym, to wolałbym nie wzmacniać butelki, więc raczej oddam tę duszę. Jest! Jest Smaug! Jest! To będzie ta bitwa! I jest Ornstein. A raczej, zgodnie z moją teorią, tylko iluzja wielkiego Ornsteina.
Ornstein Zabójca Smoków oraz Egzekutor Smaug. Jak mam wybierać, to chyba wolę najpierw pokonać Ornsteina, bo on jest tutaj dość szybki. Do tyłu, do tyłu. Okej, ale dlaczego oni siebie nie biją, to jest aż dziwne. Dobrze, jak ile mu magia zada? Oj, dostałem błyskawicą. Au! Niestety dostałem też młotem. Dlaczego? Odstaw to, biegnij trochę dalej. Muszę uważać na szarże Ornsteina. I to jego to skoki. Okej, magia nie jest taka zła. Spróbujmy wielką, ciężką strzałę duszy. O, bardzo ładna. Okej. I teraz zwykła strzała. No kurde, młot Smauga to zablokował, no ale kurde... Nie fair, nie fair! Dobra, butelka. No kurde! Nie zdążyłem uniknąć. Ha! Nie ma tak, cwaniaku! Grubasie hen do żony. Dobra, dostał. Dawaj, dawaj! I jest! Ornstein pokonany. Czyli teraz Smaug się buffuje. I mamy tylko do czynienia z jednym przeciwnikiem. Siema. O, jak dupnął. Dobrze, dobrze. Uniknie Ted. Dobra, muszę się cofnąć, muszę się cofnąć. Strategicznie, strategicznie do tego podejść. Jest, zdążyłem się jeszcze obrócić. Nie zmarnowałem zaklęcia, co tam idzie. Okej, jeszcze... No, no niestety, to jedno poszło już się chętnie dożyć. Oberwę? Tak, oberwę. Dawaj. No, seriously? Dobra, na bok, na bok, na bok, na bok. Muszę się wyleczyć, muszę się wyleczyć. O, dobrze. Zaatakuj sobie powietrze. To jest najlepsze wyjście, dać mu zaatakować. Co? Czemu nie było obrażeń? Halo? Skacz se dalej, skacz. No. Leci, leci. W bok. Dobrze. Oczywiście w lewo. Przeciwnie do kierunku, w którym chce on uderzyć. Dobrze, że on nie ładuje tego młota, żeby jeszcze tak nie jak on na ten swój skok z dupnięciem piorunami, to że to każde grzmotnięcie tym młotem nie wali jeszcze takimi piorunami po ziemi. Ale patrzcie, teraz te wolne uniki nawet mi służą. Bo są idealnie, w sensie idealnie jak on się zamachuje, to ja robię taki idealny unik do tego. Czy on naprawdę młotem blokuje obrażenia? Z tego strzału? Dobrze, i to już twój koniec! Za pierwszym podejściem! Dusza Smauga zdobyta. Jedno człowieczeństwo, droga otwarta. Zobaczmy. Jeden pusty piedestał, być może Gwendolina. Znaczy, być może miał tu być Gwendolin. Tu jest Gwyn. Rycerze i Gwynevir. Z którą, jeśli dobrze pamiętam, teraz przyjdzie nam się chyba spotkać. Mam pusto. Jest ognicho.
A, nie do końca tak pusto, tam jest jakiś przedmiot jednak, okej. Okay. Pół godzinki, no i kurde, takie odcinki to ja lubię. Ładnie wszystko zwięźle, nowy kowal, nowe ognisko, boss pokonany. Set przychylności. A, to jest set tego. Lautreka. Hełm Lautreka przyjętego. Znak miłości boginy Finy. Podczas odosobnienia wyrzekł się wszystkiego, gdyż wierzył, że bogini go kocha. Okej. Okay. Zbroja Lautreka przyjętego. Znak miłości bogini Finy. Oplatają ją ramiona bogini, jakby obejmowały właściciela zbroi. Mhm. To już to samo co z hełmem. Nie, nie chcę tego zmieniać, chcę to tylko obejrzeć. I tutaj też. Dobrze. Rozpalmy ognicho. Od razu rozpalmy je też do granic możliwości. Ładnie, pięknie, ognicho się rozpaliło. A zatem pogadajmy z Guinevere. Gdyż powinna tutaj być. Wow! Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. No, zbliżyłem się. O. Uklęknij, okej. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day father his form did obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. Jest naczynie władcy! Dzięki mocy naczynia władcy możesz się teraz teleportować między ogniskami! Tak! Pięknie, czyli od razu wracamy do kaplicy. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. O chosen undead, thou hast. Wejdź do przymierza! O, okej, okay. Już odkryto przymierze. Mogę dołączyć w sumie, czemu nie? Pierścień Księżniczki Słońca, wstąpiono do przymierza. Ale no... Duża jest. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Please, thou shalt endeth this... Dobra. A, nie, kurde, na coś nowego. Father's role thou should assume, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt end it, Kingseeker Frant, the primordial serpent, shall guideth thee. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore.
Dobra, pogadane, naczynie otrzymane. Właśnie, a propos. Na to naczynie muszę w sumie sobie obczaić. To powinno być chyba tutaj. A właśnie, jeszcze dusza Smauga. Dusza egzekutora Smauga, strzegącego katedry w zapomnianym mieście Anor Londo. Okej, dalej jest opis, jak w przypadku innych. Gdzie jest naczynie władcy? Czy to jest kluczowe? Tak jest. Naczynie władcy otrzymuje wybrany nieumarły, który ma zostać następcą Lorda Gwyna. Wybrany nieumarły zostaje obdarzony znajomością sztuki teleportacji między ogniskami. Aby otworzyć ostatnie drzwi, postaw to naczynie na ołtarzu Firelink i napełnij je potężnymi duszami. Jest teleportacja. O, pięknie. Lecimy do kaplicy w takim razie. Od razu. Od razu oddamy ten. Duszę oddamy. O, i ziomeczek wrócił. Świetnie. To za... O, ty, a ten gdzieś zniknął. Ciekawe. Dobra, najpierw chcę oddać duszę. Oddać duszę? Tak. Już słyszę, że ognisko się pali. Thank you. Gada! Of a store. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Jaki wstrętny język. No jak fajnie gadasz, koleżanko. Nareszcie można i pogadać. Tyle, kurde, czasu nie ma. Co masz do powiedzenia? No proszę, mów. Powiedz mi, co masz do powiedzenia. Proszę. Jestem naprawdę tego ciekaw. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. Czemu? Forgive me. I am in. Please. Dobrze. Nie chcesz gadać, to nie będziemy gadać. Uszanuję twoje życzenie. Ale pogadajmy sobie z innymi. Na przykład tutaj, z Zygmajerem z Katariny. Tak, mam nadzieję, że ten miecz, który trzyma ci na kroczu, nie przeszkadza ci w rozmowie. Jest, ale się ustawiłem po prostu perfekcyjnie. Ale tak, to moja sprawka. I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. O, emisja mocy! I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. There you are. Dobra, to już pogadane. Kurde, fajny mam mieczyk. Jestem ciekaw, czy będę mógł go zdobyć. Kupić, albo na przykład, jeśli zginie, mówi na dół, czyli być może idzie do ruin Nowego Londo. Ewentualnie do Doliny Drake. Ale bardziej do ruin Nowego Londo, więc jeśli tam zginie, to ja sobie ten miecz chcę wziąć. Zobaczmy, czy jest tutaj. Okej, okay, ten ziomek jest i jest Logan. I was waiting to tell you. Master Logan has returned, and he tells me that he has you to thank. Well, we are both in your debt now. Thank you sincerely. He's just over there. Go along and have a chat. Oh, hello. I appreciate the attention, but you really should speak to Master Logan. That will certainly do you more good. Have you spoken to Master Logan? He is an accomplished scholar.
The arts of sorcery would never have come this far without his contributions. And he has the nerve to go risking life and limb. What a stubborn old fellow. Dobra, tam widzę nic nie ma nowego. I już się powtarza. Dobra. Logan, co masz mi do powiedzenia? I was expecting you. As promised, I will share my sorceries. Wielka strzała duszy, ciężka strzała duszy, wielka, ciężka, to już mamy. Samonaprowadzająca materia dusz, włócznia duszy, magiczna broń, to już mam, magiczna tarcza też mam i strzała duszy. No, stać mnie w sumie na wszystko, więc z chęcią wszystko wykupię. Magiczna tarcza, tak, to jest to samo, magiczna broń też, wielka, ciężka strzała duszy, ciężka i wielka strzała, to już... A kurde, nie stać mi teraz na to. Dobra, nie patrzyłem na ceny w sumie. To mógł być błąd. Dobra. Opisy sprawdźmy. Samonaprowadzająca materia dusz. Magia stworzona przez Logana Wielkiego Kapelusza. Wystrzeliwuje samonaprowadzającą materię dusz. Życie ma początek w duszy. Nic dziwnego, że ta materia dusz zmierza w jego stronę. Ta magia pozwala poznać metody Logana. I włócznia duszy. Magia stworzona przez Logana Wielkiego Kapelusza. Wystrzeliwuje ostrą włócznię duszy. Włócznia duszy, symbol potęgi Logana, pojawia się w licznych legendach i podobno dorównuje błyskawicy Lorda Gwyna. No, z tym bym się kłócił, ale to musiałbym przetestować, żeby mieć pewność. Undead or no, I shan't stay here forever. You have great potential. Don't go and die over nothing. Okej, będę musiał wykupić od niego to zaklęcie, zanim stąd zniknie. Na pewno zużyłem wszystkie dusze? No tak, niestety. Ja chciałbym się chować strzał, no. Ten jest tutaj. Tutaj. Pusto. Ten też tu jest ciągle. Masz coś nowego do powiedzenia? Sorry. Sometimes. Nie, nic nowego, ani do kupienia, ani do powiedzenia nie ma. No dobra. A ty, ziomeczku? I'm pleased to see you safe, as always. Już było. Kupić nie ma czego. Brak broń. No tak, no mi się schowałem sobie płomień. Bądź powtórka. Ale możemy z Framtem za to pogadać, żeby powiedzieć mu, że wykonaliśmy zadanie. Mamy naczynie władcy. Okej, dajcie mi momencik, muszę sobie pofarmić sobie te dusze. Hello there. You really are very diligent. I quite understand. Study is invigorating. Heading out, are you? You have... Hello? Oh, hello. I appreciate the attention, but you really... That will... No, już nie pogadałem, chłopie. He is an... And he has the nerve... Dobra, ten nic nowego nie ma do powiedzenia. Tak więc, na koniec odcinka pogadajmy z Framptem. Mordo, mam naczynie władcy. To co mam teraz zrobić? You have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. It is really you.
Było jakieś takie hura hura. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Aha, gościu właśnie mnie połknął. Nie mogłem cię po prostu złapać? Jak długi on jest? Takie moje pytanie. Okej, okay, na pewno. Dobra, wiem, że w grze mogę spotkać dwa takie węże. Ale nie da się spotkać obu za jednym podejściem do gry. Tak więc... niestety bądź nie... no, na razie... znaczy, w sensie od momentu... będę musiał zrobić drugie podejście, ale... od momentu, w którym będzie się dało spotkać tego drugiego... węża. W sensie, będę mógł pogadać z nim. Wiesz, w sumie pytanie, czy ja muszę to zostawić, czy nie? Na przykład mogę z nim teraz pogadać, żebym nie zabrał. What is it? Place the Lord vessel on the altar. No reason for pause at this. Nie, dobra, nie da się. Czyli będę musiał zrobić za drugim podejściem drugi ending, czyli ten taki mroczniejszy, powiedzmy. Czyli teraz na razie będziemy szli w kierunku tego takiego niby good endingu, ale niby to nie. No. Dobra, połóżmy, potem będę się tym martwił. Jezu, jakie to jest wielkie! Że taki ten, jak czara ognia, takie coś, a to wygląda jak koksownik! Okej, to wiem, gdzie jest. Tego pierwszego nie wiem. O, i to jest, jak rozumiem, jako ognisko też tutaj figuruje. Spoko. Co, teraz powiesz coś nowego? Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Stary, już wolałbym się naprawdę ogniskiem teleportować, bo to jest troszeczkę obrzydliwe. Powiedz mi coś nowego? Is it something urgent?
Nie. Teleportacja? A dobra, to jest pewnie znowu to, że może mnie chapnąć i tam przejść. No ale nie. Powiesz coś nowego? The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked. As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. The beings who... Dobra, to już jest nieważne. Dobra, dajcie mi chwilkę, ja sobie tylko poczyszczę ekwipunek. No dobra. Pogadałem. Czyli tak, nasz cel jest aktualnie... Znaczy, już znam nasz kolejny cel. Mój właściwie. Ale to nasz tak po trochu. Dobra, odpocznijmy przy ognichu, zresetujmy lokację. Ten ciągle tu jest. Tego typa, co tu był, dalej nie ma. Ciekawe w sumie, gdzie zniknął. Proszę, Logan już gdzieś zniknął. Czyli wyruszył gdzieś dalej. Ciekawe gdzie. I okej, jeszcze na koniec sprawdźmy opisy pierścieni, które zdobyłem, a których nie ogarnąłem. Czyli tak, pierścień Księżniczki Słońca zwiększa synergię cudów. Pierścień członków przymierza Gwynevir, córki Gwyna i księżniczki Świtu. Jego ciepły metal zwiększa moc czynionych cudów. Gwynevir opuściła Anor Londo razem z innymi bóstwami i koniec końców została żoną Flanna, boga ognia. Zaraz. Opuściła Anor Londo! Ale dała mi... Czekaj, czy teraz... Czy ona mi dała, po czym się gdzieś teleportowała? Czy ona dalej tam jest? Zobaczmy. Pierścień przychylności i ochrony. Pierścień symbolizuje przychylność i ochronę bogini Finy, której piękno jest ponoć nie do opisania. Ten pierścień zwiększa punkty żywotności, energii i udźwig tego, kto go założy, ale każda próba zdjęcia kończy się jego zniszczeniem. Okej, czyli najlepiej jeśli go założę, to żebym go już nigdy nie ściągał. W sumie pytanie, czy to jest lepsze od Havla? To jest właśnie dobre pytanie. Dobra. Wyłączę Havla. Ile mam? 80 udźwigu. Jak założę Havla, to mam 120, czyli 40 udźwigu daje mi Havel. A to? 90... A to słabe! Kurde, strasznie słabe. Ty czekaj, ale jak założę pierścień Havla dodatkowo... Ej, no to dalej mam te uniki tak... No ale skam, czemu te uniki są takie słabe? Ale nie powiem, no jest tam troszeczkę... Troszeczkę większe mam życie, to może jednak warto? 144 mam teraz udźwigu. Nie, bo jak teraz go ściągnę, no to pewnie go zniszczę. Jak ściągę Havla... No nie, no to uniki mam dokładnie takie same, nieważne czy mam Havla założonego czy nie. Dobrze, no to w takim razie zamiast Havla będę teraz nosił pierścień Chciwego Węża. I go później ewentualnie za coś zmieniał. Dobra, sprawdźmy teraz na sam samiusieńki koniec, czy Gwynevir znajduje się dalej w swojej komnacie. Tak, znajduje się! Czyli to nie może być prawdziwa Gwynevir! Okej, czy ja mogę ją... Czy to jest iluzja, którą mogę zniszczyć? Tak, to iluzja była! Thou that tarnisheth the godmother's image, I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Wow! W mroku Anor Londo mówisz?
Proszę, proszę. Mogę się teleportować. Dobra, jest Anor Londo. Okej. Gdzie mnie to teraz wyrzuci? Do tego pierwszego ogniska? Tak. Ale nie ma strażniczki, patrzcie. Noc. Wow. No nie spodziewałem się takiego klimatu. Ale zauważyliście, że zniknęli przeciwnicy? Czy w sumie, czy mi to wyszło na złe? No chyba, że zamiast tych, co tu byli, pojawią się jacyś gorsi, a to jest dość możliwe. Tutaj pusto. Nie, jest tylko ta skrzynia. Dobra. W takim razie... Nie ma typów, jest ciemno jak cholera. Jestem ciekaw, czy mogę gdzieś z tym Gwendolina gdzieś znaleźć. W sensie, no wiem, że się da, ale nie wiem gdzie. Bo informacje o tej grze, jakie mam, opieram tylko i wyłącznie na... na Wikipedii Soulsowej. Tak więc no... Myślę, że w kolejnym odcinku udamy się... Ha, właśnie. Gdzie powinienem się teraz udać? W tamtą stronę. Gdzie się odblokowało to przejście. Chyba to tamtąd. Czy może powinienem wrócić do katakumb? Rozumiem, gdyby tak lecieć kolejnością, jak to było? Najpierw był Nito. Potem była Wiedźma z Izalitu. Potem byli trzy Tery Królowie, a dopiero na samym końcu był Sef Bezłuski. Nito, no na pewno będzie w katakumbach. Wiedźma z Izalitu. No ona. Ej, no poważnie, dlaczego nie ma tych ognisk dalej w tym... Blighttown i tak dalej. No ale skam! Czyli super, jak będę chciał eksplorować te demoniczne ruiny, to będę musiał je na własną rękę normalnie znaleźć. Znaczy znaleźć, będę musiał tam się dostać na własną rękę, a potem dopiero zrobić ten odcinek. Parafia głębiny... Dobra, na razie wracam do kaplicy. Ale muszę jeszcze się zorientować, gdzie byłoby lepiej. Ale myślę, że chyba najpierw lepiej by było przejście do katakumb. Ty, a czekaj, czy ja mogę sobie pogadać z tym krukiem, żeby zabrał mnie z powrotem do azylu? To jest dość ciekawe pytanie, ale to jest też rzecz do sprawdzenia później. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Dark Souls Remastered, w którym... pójdziemy w którąś stronę. Nie śpimy! No, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Ty nie śpi tyle, chłopie. Dobrze, że mnie nie zaatakował w odpowiedzi na ten mój atak. No, jeszcze pomyślę, ale chyba najpierw pójdę po Nito do katakumb. Ale póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Dark Souls Remastered. Cześć!